Witajcie. Dzisiaj mamy 14 września 2013. Mój drugi sezon uprawy dyni olbrzymich. Niestety lato było krótkie i plony nie są takie obiecujące, jak myślałem, że będą. Ale jestem na dobrej drodze. Dzisiaj postanowiłem wyciąć dwie dynie nowego gatunku, które hodowałem od tego roku pierwszy raz. Jest to odmiana Goliaś, prawdopodobnie gdzieś pochodzi z Czech, i odmiana Melonowa. No nic, do roboty, zobaczymy ile ważą. Sam jeszcze nie wiem ile ważą, ile mają objętości. Goliaś ukrywa się tutaj. Jest olbrzymia, jak na dynie. One generalnie nie rosną bardzo duże, ale ładnie wyglądają. Niestety nie ma już liści. Liście uschły, pochorowały. Dlatego nie ma sensu jej dłużej trzymać, tylko trzeba ją obciąć. Dynię obcinamy jak najdalej, żeby nie gałązka, która gnije, nie zniszczyła owocu. Ok. Rasowe dynie dalej rosną. To jest dynia pana Styry. Czyli to jest jedna z tych kolosalnych dyń, które osiągają kilkaset kilogramów. Tu mam kolejną. Tu jest jeszcze kilka. Tam jest jedna. Tu kolejna rasowa dynia pana Styry. Rośnie po prostu w oczach. I mój kolos. Pierwszy raz widzę taką dynię. Solidna. Wygląda na bardzo ciężką. Zobaczymy. Jeszcze mają czas. Mamy 14 września 2013. Mój pierwszy zbiór. Dynia Goliaś i Melonowa. Właściwy zbiór będzie za kilka tygodni. Wtedy ocenię, jak mi poszło. Do zobaczenia wtedy. Cześć.